Ja tu jest ludzi. Opaliła mi się na różowo. Nie widzę ani jednej czarnej chmury. O, ile tutaj ryb. Cudowny dzień na plaży. Posłucham sobie fajnej muzyki. Jest taki piękny dzień. Idę sobie popływać. Uwaga, nadciąga tsunami, może cię cofa. Muszę uciekać z tego mostu. Ratunku! 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 O, ratownicy medyczni. Chyba pomóc wszystkim, co wołają o pomoc. Trzeba ich wyciągnąć na powierzchnię. 07JRG na miejscu zgłaszam, gdyż sytuacja nie jest opanowana, bo wszędzie jest woda. Trzymaj linę. Wciągamy cię na naszą łódkę. Panie Leonie, niech pan pomoże jeszcze tamtej kobiecie. Już się robi. Mój pies się zagubił. Rozumiem, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. A jak wyglądał? Miał 4 łapy i ogon. Zaraz go znajdziemy. Tego psa tu nigdzie nie ma. Ciekawe, gdzie on jest. Wyciągajmy wszystkich ludzi. Patrzcie, jaką złapałem rybę. Wszyscy ocaleni, oprócz psa. Ale psa nie znaleźliśmy niestety. Uwaga, lecimy do Brazylii. Wieża kontrolna, czy mam pozwolenie na start? Wieża kontrolna, mamy tutaj psa chyba, bo coś mi tutaj szczeka. No nie wiem, co z nim jest, bo ciągle się drze. Ale nie mogę zawrócić. Chciałem jeszcze dodać, wieża kontrolna, co mam robić? Lecę do Brazylii. Wieża kontrolna, nie macie zębów. Jak wy gadacie, jakbyście nie mieli zębów? Idźcie do protetyczki. Ucisz się! Lądowanie, jesteśmy na lotnisku w Brazylii, wieża kontrolna. Czy mam drugi raz pozwolenie na lądowanie? Tak masz, mówi brazylijska wieża kontrolna. I tak skończył się film. Pies został w Brazylii i zakochał się w pięknej córce brazylijskiej.